dzisiaj mam dla Was ulubieńców września i października. Pierwszy raz zdarza mi się robić ulubieńców łączonych, to znaczy z 2 miesięcy, dlatego że od ponad roku co miesiąc ulubieńcy się pojawiali. Natomiast we wrześniu miałam tak mało rzeczy Wam do polecenia, że stwierdziłam, że nie ma sensu nagrywać po prostu tych ulubieńców we wrześniu, więc rzeczy z września pokażę Wam w ulubieńcach z października i przez to będą oni tacy łączeni. Standardowo zaczynam od kosmetyków. I pierwsza rzecz, o której chciałabym Wam powiedzieć, jest błyszczek, którym jestem zakochana, który moim zdaniem jest po prostu obłędny, niesamowity. I jest to błyszczek, który był w czerwcowym Big Glossy, z tego co pamiętam. Bardzo ładny kolor, taki jasny różowy. I ja tak naprawdę nie lubię błyszczeków, muszę Wam przyznać. Wolę szminki, jakieś pomadki lub balsamy do ust. Za błyszczekami nie przepadam, ale ten jest po prostu niesamowity. Jest to numerek 08 Stay Pretty. Nie wiem, gdzie go dostaniecie tak stacjonarnie, tak jak mówię, ja go miałam w czerwcowym pudełku Big Glossy. Drugim ulubieńcem, jeśli chodzi o kosmetyki, jest róż. Róż, który dostałam od jednej z moich widzek. Jest to róż z Catrice. Jeden z moich ulubionych, muszę Wam powiedzieć. Ma bardzo ładny, taki soczysty, różowy kolor, ale ładnie wychodzi na policzkach. Jest on widoczny, ale tak nie za mocno, więc naprawdę, jeśli chodzi o ten róż, to jestem z niego mega, mega zadowolona. Zobaczcie, kolor jest prześliczny. I już trzeci kosmetyk, jeśli chodzi o tych ulubieńców, będzie to lakier do paznokci z Essie. To jest numerek 88, taki najzwyklejszy czarny lakier. Muszę Wam powiedzieć, że na początku byłam z niego kompletnie niezadowolona, dlatego że no te lakiery są dość drogie w porównaniu z innymi. No i myślałam, że będzie jakiś mega super, a tak naprawdę zaraz mi po drugim dniu chyba już zaczął tutaj odchodzić na paznokciach. Więc byłam strasznie niezadowolona, ale to dlatego, że dałam tylko jedną warstwę. Tak, kiedy używałam dwie warstwy, lakier się trzymał dłużej. Nie mówię, że trzyma się jakoś mega długo, ale trzyma się dłużej niż te zwykłe i inne lakiery. Nie jestem jakoś mega zachwycona, bo myślałam, że to będzie naprawdę trochę lepsze będą te lakiery tak naprawdę, ale jeśli chodzi o kolor, i to jest bardzo ważne, bo on przy jednej warstwie jest mega bardzo ciemny czarny, dlatego ja wtedy dałam też tylko jedną warstwę. Pierwsza warstwa zupełnie wystarczyła, żeby pokryć cały paznokieć i bardzo był taki wyrazisty, mocny kolor. No ale tak jak mówię, jeśli chodzi o trwałość, wtedy ona była krótsza, dlatego mimo tego, że po jednej ten kolor już jest fajny, to polecam dawać dwie, żeby po prostu lakier dłużej się trzymał. Teraz przejdziemy do kategorii z jedzeniem i piciem. Pierwszą rzeczą, od jakiej zacznę, będzie taki krem czekoladowy, coś a la Nutella. Tylko że jest to krem czekoladowy z kawałkami toffee. Możecie go kupić w Ikei. Tutaj mamy takie kawałki toffee, takie kawałki jak jest ten batonik Dime. I po prostu to jest niesamowite, dlatego że czujecie, jakbyście jedli Nutellę z kawałkami toffee, z takim Dime'em. Jeśli chodzi o ten smak, jest niesamowite, dlatego że ten karmel się tak fajnie rozpuszcza i tak lekko strzela. Jeśli chcecie spróbować coś pysznego, jeśli jesteście miłośnikami Nutelli, to zdecydowanie Wam właśnie polecam ten krem czekoladowy z Ikei. I drugą rzeczą, której jestem teraz mega, mega zakochana, są Reese's. Ja o Reese's słyszałam już bardzo dużo dziewczyn o nim mówiło, że są to ich ulubione słodycze, a ja nigdy tak, wiecie, nie wiedziałam, czemu one się tak naprawdę zachwycają, ale na zlocie w Krakowie, o którym też będę za chwilę mówiła, dostałam od jednej z moich widzek właśnie Reese's na skosztowanie, no i je otworzyłam i tutaj są takie trzy malutkie ciasteczka, to są takie jakby babeczki czekoladowe w środku z masłem orzechowym i wiecie, ja masła orzechowego szczerze nigdy nie lubiłam i myślałam, że to po prostu mi nie zasmakuje. Nie ma chyba nic lepszego, jeśli chodzi o słodycze. Jest to teraz mój największy ulubieniec. W Polsce Reese's są dostępne w sklepie Kuchnie Świata. Ten sklep jest w Katowicach, w Krakowie i pewnie w wielu jeszcze innych miastach, ale w tych wiem, że jest na 100%. Więc taka paczuszka trzech babeczek kosztuje 6,50, więc nie jest to tanie. Natomiast jeśli macie okazję, to sobie skosztujcie. Odkąd to zjadłam, twierdzę, że to są najlepsze słodycze na świecie, więc naprawdę Wam polecam. Teraz przejdę może do filmów. Jeśli chodzi o filmy, to byłam w kinie, pewnie już dobrze o tym wiecie, na nowym filmie One Direction, na Where We Are Tour. I to był po prostu film z nagranym koncertem w Mediolanie. Było to coś niesamowitego, dlatego że ja byłam na tym koncercie, tylko że byłam w Sztokholmie. Po prostu byłam na tej trasie, więc wiedziałam, jak to wszystko wygląda, ale widziałam to zupełnie z innej perspektywy, z perspektywy górnych trybun. A teraz siedziałam w kinie i widziałam wszystko, jakbym była centralnie obok nich. Jeśli chodzi o piosenki, trochę się zawiodłam, dlatego że nie było niektórych, które były wykonywane na trasie. Nie było na przykład Better Than Words. Była po prostu skrócona ta ilość piosenek, które były pokazane w tym filmie. Przed filmem jeszcze był taki wywiad z nimi. Były bardzo śmieszne i fajne pytania, więc można było się czegoś tam o nich
czegoś ciekawego dowiedzieć. No i ogólnie jeśli chodzi o sam koncert, to jestem zachwycona tym koncertem ogólnie. Oni też byli nim zachwyceni, stwierdzili, że to jeden z ich najlepszych koncertów w karierze, dlatego że fani przygotowali tak niesamowite akcje. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądał koncert One Direction właśnie z tej trasy Where We Are Tour, no to zachęcam was po prostu do obejrzenia tego filmu. Teraz przejdziemy już do wydarzeń. Oba są z października, dlatego że pierwszym wydarzeniem jest oczywiście koncert Lady Gagi, na którym byłam. Nagrałam dla was vloga z Pragi, no i są tam też fragmenty koncertu, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to kilka filmików wcześniej zapraszam, jest właśnie vlog z Pragi. To był mój już trzeci koncert Lady Gagi, jeśli dobrze wiecie, jeśli oglądacie moje filmy uważnie. I muszę wam powiedzieć, że każdy był zupełnie inny. Naprawdę wszystkim wam polecam, jeżeli będziecie mieli jakąś szansę jechać na jakikolwiek koncert Lady Gagi tak naprawdę, to pojedźcie, dlatego że ona robi niesamowite show i nawet ludzie, którzy nie są jej fanami, to fajnie bawią się na koncertach, fajnie ogląda się takie show i to, co ona robi, więc naprawdę wszystkim wam polecam. No a jeśli chodzi o drugie wydarzenie, to pewnie już bardzo dobrze wiecie, był to zlot w Krakowie, pierwszy zlot ekipy z Katowic. I byłam mega pozytywnie zaskoczona, naprawdę tak jak wam mówiłam już we vlogu z Krakowa, jeśli nie widzieliście, to również was zapraszam. Ja byłam mega zaskoczona, dlatego że ja się spodziewałam tak 30 osób, a było około 80, może nawet więcej, tak naprawdę ja nie byłam w stanie zliczyć tych wszystkich ludzi, bo was była masa tak naprawdę i... No, to było dla mnie wielkie zaskoczenie, to jak mnie przywitaliście, jak mnie zobaczyliście, ja w ogóle się nie spodziewałam czegoś takiego, to ile prezentów od was dostałam, to jakie rzeczy mi mówiliście, że mnie uwielbiacie oglądać, uwielbiacie moje filmy, uwierzcie mi, usłyszeć takie coś na żywo to jest zupełnie inaczej, wtedy widzę, że tak naprawdę to co robię, to ma jakiś odzew, że to naprawdę wam się podoba. No i już niedługo będzie kolejny zlot, tak jak już mogę wam tutaj wspomnieć, jakbyście chcieli wiedzieć, w Warszawie 20 grudnia, więc jeśli ktoś z was się wybiera, to będzie na dole wydarzenie na Facebooku i możecie się zapisać. Mam nadzieję, że również będzie tak samo fajnie, jak było w Krakowie. No i standardowo ostatnią kategorią jest muzyka i w tym miesiącu będzie dość dużo piosenek, dlatego że będą to piosenki i z września, i z października, które słuchałam najczęściej. Zacznę może od piosenki One Direction, która już siedzi w mojej głowie tam właśnie od jakoś od września czy od października i jest to Still My Girl, do której piosenki ostatnio wyszedł teledysk. Teledysk mi się mega podoba, naprawdę mój ulubiony moment jest ten, jak Louis ma tą małpkę i ona jest taka kochana w tym teledysku, więc jeśli nie widzieliście, to koniecznie sobie zobaczcie. Ale ogólnie bardzo podoba mi się cały teledysk. Piosenka z moim zdaniem świetna. Kolejnym ulubieńcem będzie piosenka Say Something i tą piosenkę poznałam przez film, znaczy byłam wtedy w kinie i akurat była zapowiedź filmu Zostań jeśli kochasz. Jeszcze się nie zebrałam do obejrzenia tego filmu. Jestem w niej zakochana i ogólnie w piosenkach z tego filmu, mimo tego, że go jeszcze nie widziałam, to te piosenki strasznie mi się podobają. Say something, I'm giving up on you. Ulubieńcem moim będzie piosenka Stay With Me. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't love, it's clear. Teraz mam jeszcze dwie ulubione piosenki Lady Gagi, dlatego że po koncercie jakoś na nowo zakochałam się w wszystkich jej starych, nowych i we wszystkich jej po prostu piosenkach, ale moimi ulubionymi jest zdecydowanie Gypsy i piosenka Alejandro. Które bardzo często również słucham we wrześniu i w październiku. Cały ten świat jest u stóp nam, cały świat jest u stóp braci, siostry ma. Zanim odejdę, nim odejdę stąd, chwyć za rękę mnie, złap za rękę. I oczywiście linki do wszystkich piosenek, o których tutaj powiedziałam, zostawię wam w opisie. Ok, więc to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Jeśli lubicie ulubieńców, a wiem, że lubicie, bo zawsze mi to piszecie, że uwielbiacie ulubieńców, to pamiętajcie o kciuku w górę, który motywuje tak jak zawsze do nagrywania kolejnych filmów. No i widzimy się w kolejnym filmiku.
A teraz miałam okazję przetestować świece Yankee Candle, czyli drugie bardzo popularne świece.